Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku zapakowałem dla was mnóstwo ciekawostek. Poruszymy temat nowych itemów, sekretów wyspy i nie tylko. Zaczynajmy! Co sezon na wyspie Fortnite twórcy gry rozsiewają kilka mniejszych czy większych zmian, które mają potencjał rozwinąć się na bardzo ciekawe wątki fabularne. Według mnie najbardziej interesującym elementem wyspy jest teraz strefa pierwotna, która silnie kontrastuje z resztą wyspy. W miejscach, w których nowoczesna cywilizacja postawiłaby szklane i nieciekawe bloki, stoją tętniące życiem naturalne drewniane budowle, okraszone zwierzęcymi skórami i trofeami. Jedno jest jasne, pierwotna strefa trzyma się o wiele bliżej natury wyspy, dzięki czemu lepiej znają jej tajniki i rytuały. Kojarzycie te miejscówki z kamieniami o tajemniczych glifach? W tym sezonie jest ich o wiele więcej i mogą stać się czymś ważnym na późniejszym etapie. Jak dotąd tylko Thor użył ich do przebudzenia swojej mocy. Za to na strażniczych wieżach iglicy można dostrzec runę i to nie pierwszy raz, gdy ją widzimy. Taka sama runa jest na logo agencji Wear, dla której pracował agent Jones. Znaczenie tej runy pozostaje pod znakiem zapytania, ale może to się zmienić już w tym sezonie. Zróbmy sobie przerwę od głównej poplątanej fabuły i rzućmy okiem na te mniejsze zmiany. Tajemniczy impuls rzeczywistości na swojej drodze wyeliminował nie tylko zaawansowaną technologię, ale też kilka miejscówek. Stęchły skład został całkowicie zniszczony, a dopiero co wrócił w piątym sezonie. Przebywa tu teraz Rex, który był świadkiem pierwszego zniszczenia stęchłego składu. Szeryf, który miał swój posterunek pod punktem zerowym, również mocno oberwał. Nie znajdziemy na wyspie już jego biura, ale on tak tego nie zostawi. Szeryf przebywa teraz przy wodospadzie, niedaleko zalewu zastoju, gdzie zebrał materiały na budowę nowej miejscówki. Pamiętacie tą wściekłą buźkę z żywopłotów? Na start sezonu skamieniała. Karkołomny kino ma się dobrze, pustynia została zmieciona, a strefa pierwotna tu nie dosięgnęła. Restauracja pana Pomidorka też ma się dobrze, ale z jakiegoś powodu jego głowa już się nie kręci. Przy Sianowcu i Patyczaku postawiono nowy domek Raven z Młodych Tytanów. Z zewnątrz wygląda w miarę normalnie, ale przyjrzyjmy się mu z bliska. Raven odcięła się od prądu i słońca, zakrywając w całości okna. Znajdziemy tu też znak nie wchodzić przy drzwiach do sypialni. Na ścianach tutaj wiszą różne plakaty oraz sobie siedzi ultrafioletowy misiek. Mini ciekawa zmiana zaszła jeszcze w siedzibie radiostacji Fortnite. Ten gnomek jest tu już od dawna, ale... Pod ziemią gnomki postawiły nowe studio i zaczęły opracowywać nową nutę. A głosu użycza postać Lockmana. Ogromny skarbiec pozostaje nietknięty, ale obok pojawił się mniejszy skarbiec oraz kilka wybuchowych beczek TNT z drugiego sezonu. Ta lokacja jest potrzebna do jednego z wyzwań agenta Jonesa, a komiksowy napis BOOM to podpowiedź, jak to wyzwanie trzeba wykonać. Kurzące kominy za to zdają się intensywnie pracować, a w środku, tam gdzie jest basen, znajduje się teraz niebieski płyn zamiast purpurowego. Doktor, który tu spaceruje, używa tego niebieskiego płynu do transformacji. Dowiedziałem się też kilku nowych informacji o legendarnych skrzyniach. Okazało się, że legendarne skrzynie mają szansę pojawić się raz na miejscówkę. Zawsze w dokładnie tych samych lokacjach. W Potnych Piaskach na przykład może pojawić się na strychu tego domku, znajdującego się przed hotelem. Ale nie za każdym razem. A na rekinie w tym miejscu i tak dalej. Warto uwagi jest też to, że mogą być one zakopane pod ziemią, ale te skrzynki zakopane nawet nie wydają dźwięku, dopóki ich nie wykopiemy. Podkreślam jeszcze raz, i lokacje są ustalone, ale nie pojawiają się za każdym razem, a w strefie pierwotnej to już w ogóle się nie pojawiają. W siurbanych szuwarach gdzieniegdzie pogłębiono lub spłycono bagna. Tyrolki zostały ulepszone, ich mechanika i dźwięki zostały dopracowane. I uwaga, nie kraftujcie trzymając kurczaka! A z komentarzy pod poprzednim filmikiem dowiedziałem się od was, że do gry wróciły choprybki. Totalnie mi to wypadło z głowy. Dzika przyroda to bez wątpienia jeden z filarów tego sezonu. I chyba was nie dziwię, mówiąc, że w Fortnite pojawi się jeszcze kilka ciekawych stworzeń. Na wyspie już można napotkać kilka podpowiedzi co do następnej zwierzyny. A w plikach gry skrywa się jeszcze więcej ciekawych informacji. Ale po kolei. Najpierw przejdźmy się po kolosalnym kwartale. Znajdziemy tu ruiny po koloseum z poprzedniego sezonu. Potężne ściany zostały niemalże w całości zrównane z ziemią, a posągi zostały ozdobione czaszkami dinozaurów. Gladiator Bananek na przykład ma teraz głowę, a raczej czaszkę Triceratopsa. Na ścianach po koloseum za to widnieją teraz jaskiniowe malowidła opowiadające o dziejach ludu pierwotnego. Co ciekawe, poza ludźmi są tu też dinozaury, co oznacza, że w tej rzeczywistości istnieją ludzie i dinozaury na raz. Ktoś nawet miał okazję takiemu dinozaurowi sprzedać konkretnego haka. Poza tym w przeróżnych miejscówkach na wyspie można trafić na jaja, w których na odpowiednią chwilę czekają dinozaury. Domyślam się, że już wiecie, o co mi chodzi. Twórcy gry tuż pod naszym nosem postawili mnóstwo wskazówek co do następnej zwierzyny. Ale to nie wszystko. Wycieki od FireMonkey'ego zdradziły nam, że w plikach gry już jest kilka linijek tekstu i nawet wyzwań związanych z dinozaurami, a dokładniej raptorami, które mają nazwę kodową Robert, by the way. To byłyby względnie niewielkie, ale szybkie, zwinne i groźne drapieżniki,
które wiemy, że będzie można oswoić. Taki oswojony raptorek by z nami biegał i atakował przeciwników. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wzmianek o ujeżdżaniu, choć to się może zmienić. Oprócz tego wiemy, że raptory pojawiałyby się w lasach, czyli w piszczącej puszczy, tajnej twierdzy i zakładam, że również na terenie pierwotnym. W końcu stamtąd się wzięły. Ponadto Hypex doszukał się plika gry jeszcze jednej, niewypuszczonej zwierzyny, o nazwie kodowej Whiff. Jednak ta nazwa kodowa to jedyne co mamy. Ale to już coś, bo wiemy, że będą przynajmniej dwie nowe zwierzyny. Co ciekawe, znajdźka Hypexa z plików gry sugeruje nam, że wyspa na pewnym etapie sezonu może stać się celem deszczów takich oto ogromnych głazów. Byłyby one 1,5 razy wyższe od typowego modelu gracza. Oraz graczom zadawałyby 75 punktów obrażeń, a większość budowli niszczyłyby praktycznie na jedno uderzenie. Po uderzeniu będą się jeszcze turlać, demolując wszystko na swojej drodze. Poza tym nie znamy zbyt wielu szczegółów, ale jeśli do gry mają wejść dinozaury, no to właśnie takie mini meteoryty zawitają w parze z nimi. To mogą być takie tymczasowe, losowe naloty na niektóre miejscówki na wyspie. A fakt, że ich tekstura przypomina kamień iglicy, podpowiada nam, że to właśnie zwierzę iglicy albo jakiegoś urządzenia będą wystrzeliwane te ogromne głazy. A oto przykładowe dźwięki głazów. Dalej, teraz przekażę wam kilka nowych informacji na temat komiksu Batman Fortnite 0.0. A to dlatego, bo światło dzienne ujrzały okładka drugiej części oraz kilka stron z komiksu, które poznaliśmy dzięki InFortnite z Twittera. Batman w tej części komiksu rozgryzie już kilka tajemnic Fortnite i widać na nich m.in. jak Batman radzi sobie z rzeczywistością pętli. Wie, że pętla Fortnite zapętla się co 22 minuty oraz, że co każde zapętlenie wymazuje jego pamięć. Aby temu sprostać, notuje na swoich gadżetach najważniejsze informacje i koordynaty. Zapisał sobie na przykład, że kot, czyli kobieta kot, to przyjaciel. Taką samą podpowiedź, tylko że o sobie, dał kobiecie kot. Mamy tu też prawdopodobnie pierwszy wgląd na miejscówkę Batmana, która może pojawić się w przyszłości na mapie, a następnie przeistoczyć w Batjaskinie. I uwaga, nie ma tu wielkich spoilerów. Na szczęście to tylko kilka darmowych stron. Słuchajcie, każda z części będzie miała po aż 32 strony. Co ciekawe, piżamka tutaj trzyma pistolet maszynowy z dołączonym przednim chwytem. Harley Quinn za to trzyma jakiś przerobiony pistolet z magnetem i lunetą. To może być zapowiedzią nadejścia dodatków do broni. Na jaw wyszła też nagroda. Za wpisanie kodu z komiksu numer 2 do naszej szafki trafi Bat Lotnia w motywie punktu zerowego. Ale nie ma jeszcze jej w plika gry. Kobieta kot z tego komiksu również może okazać się być nagrodą w jednym z komiksów. Jednak to nie jest pewne. To tyle o Batmanie. Przechodzimy dalej, bo jak co sezon, na zwiastunie karnetu bojowego poukrywano garść nowinek w postaci broni i ulepszeń, które wejdą do gry dopiero za kilka lub kilkanaście tygodni. W tym sezonie możemy spodziewać się nadejścia następujących rzeczy. Więc tak, przez moment widać jak Gdak trzyma wyrzutnię, której pocisk może zdjąć przeciwnika na jedno uderzenie. Mi to wygląda na broń, którą moglibyśmy stworzyć w swoim ekwipunku. A z uwagi na to, że wygląda jak bandażownica, ta wyrzutnia również prawdopodobnie będzie zajmować dwa miejsca w ekwipunku. Nie znamy jeszcze jej statystyk, ale taki strzał z bliska masywną kulą zadałby na pewno niemałe obrażenia. Nie tylko graczom, ale też instruktorom. Dzięki wyciekom wiemy, że amunicją do tej wyrzutni będą sklejki różnych zasobów, które drogą recyklingu co każdy strzał będą tworzyć tak zwane śmieciowe kule. Fajne! Na zwiastunie widać również w akcji mechaniczny łuk z kotwiczką na linie, dzięki której będzie mogli się przyciągnąć w wybrane miejsce. Swoją drogą to podobny łuk był już w Fortnite 2 lata temu na event Avengers koniec gry. Mityczny łuk Hawkeye'a działał dosłownie tak samo. Poza tym wiemy, że tym łukiem będzie można również likwidować. Moje ulubione ulepszenie z tego zwiastuna to zdecydowanie te grubaśne opony do samochodów. Będzie można odpicować koła na takie prosto z Monster Trucka. I najlepsze jest to, że nie będzie żadnych ograniczeń. Będzie można je zamontować nawet na super samochodach. Takie opony ułatwiałyby nam jazdę po dowolnym terenie oraz byłyby trudne do przebicia. Wspomnę jeszcze o tym, że już w styczniu pojawiły się pierwsze wycieki na temat ulepszeń do pojazdów i możliwe, że kiedyś do samochodu będziemy mogli zamontować nawet wieżyczkę. Tego jednak nie było na zwiastunie, więc to nie jest potwierdzane. Ponadto w grze mogą pojawić się jeszcze dwie nowe bronie. Pierwsza z nich to sześciostrzałowiec strzelca wyborowego. Byłby to prawdopodobnie egzotyczny wariant szybkostrzelnego rewolweru, a sprzedawałby go szeryf. Druga broń to niestabilny łuk, a sprzedawałaby go Raven. Niestabilny łuk, co to może być? Uważam, że będzie to coś związanego ze szczelinami. Hypex dodał jeszcze, że łuk z grapplerem będzie można kupić u Lary Croft, więc możliwe, że ten łuk będzie egzotykiem, tylko u niej. Lecimy dalej po nowe skiny. W komentarzach często widzę pytania o fundament.
przywódcy siódemki, którego przywołał na wyspę agent Jones. Na dzień dzisiejszy według plików nie jest to ani skin za wyzwania, ani skin do sklepu. Jednak to się na pewno jeszcze zmieni. Obecnie fundament przybywa wewnątrz iglicy z punktem zerowym. Musiał się on poświęcić, aby uratować świat Fortnite. Ale nie będzie on tam siedział na zawsze. Na evencie on sam dał znać, że on i agent Jones jeszcze się spotkają, co podpowiada nam, że kiedy będzie już na wolności, stanie się skinem. Uważam tak, ponieważ parasolka na ten sezon jest w motywie tej postaci i ogólnie siódemki, więc to by miało sens. Jest szansa na to, że Fundament będzie skinem do karnetu bojowego 7 sezonu, albo jeszcze późniejszego. W końcu agent Jones po raz pierwszy został ujawniony w 2 sezonie rozdziału 2, a wszedł dopiero w 6. Podobnie może być ze skinem Fundamentu, ale na mniejszą skalę. W końcu to właśnie Fundament zagrał pierwsze skrzypce na evencie. A ponadto Hasbro na swoim Twitterze wstawiło zapowiedź nowej oficjalnej figurki Fundamentu. Więc myślę, że na pewno będzie skinem, tylko nie jest jeszcze pewne to, czy będzie do sklepu, czy karnetu. Figurka ma zostać ogłoszona 26 marca, ale raczej to nie jest data wejścia skina. Choć kto wie, na koniec marca mają wejść wyzwania iglicy, które odblokują styl do Raza. Raz obrał sobie za cel odkrycie sekretów iglicy, więc może jego wypuści. Fundament wtedy mógłby być nawet do ekipaki na kwiecień. Zobaczymy. W nazwie kodowej Fundamentu z eventu jest napisane, że to nie jest skin do sklepu, ale nie bierzcie tego jako potwierdzenie, ponieważ to tylko nazwa kodowa plika gry w Fortnite. Eventowe postacie zazwyczaj mają oddzielne skiny, takie właśnie nie do użytku. Oprócz tego, co do karnetu bojowego 6 sezonu, to możliwe, że pojawi się w nim jeszcze więcej nagród za super poziomy. Niektórych z was mógł zdziwić brak nagród za poziomy konta w karnecie i z karnetem takim jak teraz nie byłoby nawet sensu wbijać wysokiego poziomu. Ale w Liga Gry są wzmianki o aż 3 zestawach nagród i stylów do karnetu za super poziomy, a aby je odblokować wszystkie, trzeba będzie wbić 215 poziom. Obecnie w grze są one dosłownie pod znakiem zapytania, ale wejdą do gry już w 3 tygodniu wyzwań. Lara Croft za to z okazji 25-lecia wyjścia pierwszej gry z serii Tomb Raider otrzyma wyjątkowy złoty styl, który również obecnie stoi pod znakiem zapytania. Fortnite ogłosił, że 23 marca do trybu kreatywnego zawita wyjątkowa mapa w motywie Tomb Raider, więc może tego dnia poznamy więcej szczegółów. Na tej mapie zwiedzimy rodzinną posiadłość Lodo Croftów, która jest częścią Tomb Raidera już od pierwszej gry. Podczas wbijania super poziomów przydadzą wam się monetki punktów doświadczenia. Mam dobrą wiadomość, monetki też będą, ale tak samo jak w poprzednim sezonie, pojawią się dopiero w późniejszych tygodniach wyzwań. Poza tym nie zapomnijcie, że Neymar jest sekretnym skinem za wyzwania w tym sezonie. Oficjalnie jego nagrody za wyzwania odkryjemy 27 albo 28 kwietnia, czyli tak samo jak to było z Predatorem. Quay na swoim Twitterze dał znać, że za wyzwania Neymara otrzymamy samego Neymara jako skin, graffiti, emotikonę, emotkę, lotnię, styl do Neymara, zbierak, ekran wczytywania, 2 ikony sztandaru i 2 dodatkowy styl. Lecimy dalej po nowe skiny. W ostatniej aktualizacji pojawiło się kilka nowiutkich zestawów, które wejdą do sklepu. Jednym z nich jest zestaw Dread Knighta. To przerażająca, dosłownie oskubana edycja klasycznego skina kruka. Twórcy gry dodali też skina Gladiatora Bananka. I ten skin już jest w sklepie dzisiaj. Kolejnym nowym skinem jest Isabel, który moim zdaniem jest niesamowity. Nie dość, że ma 2 style kolorystyczne, to ma jeszcze 2 edycje, szkolną i w kombinezonie. Ponadto ma wbudowaną emotkę, dzięki której w grze można w dowolnym momencie przełączyć się między tymi 2 edycjami sloju. Ciekawostka, skin ten powstał na podstawie konceptu Deniego i to już 2 skin jego autorstwa, który wszedł do gry. Dodano również Rey z Ratowanie Świata. Skin Rey będzie w następnym pakiecie Reś za prawdziwe pieniądze. Poza tym pamiętajcie, że już wkrótce do sklepu, też za prawdziwe pieniądze, zawita nowy pakiet startowy Centuriona, który zawiera jego strój, plecak, zbierak i 600 fodolców. Skiny Iskra i Kidbash za to otrzymały nowe style, co oznacza, że te skiny niedługo wrócą do sklepu. Nowy styl otrzymał również neonowy zbierak, i brak ikony stylu oznacza, że jest niedokończony. Lotnia z tego samego zestawu również ma nowy styl, a w przyszłości będzie jeszcze prawdopodobnie graffiti do tego zestawu. Zbieraki i plecak Flesza za to można teraz deaktywować, a gracze, którzy wykonali chociaż jedno wyzwanie 11 tygodnia w 5 sezonie, otrzymali walentynkowe podwójne zbieraki. Poza tym zaktualizowano skiny z zestawu Puki. Po raz pierwszy wycieki na temat tych skinów wyszły w 3 sezonie rozdziału 2, a teraz jako iż zostały zaktualizowane, powinny wejść do sklepu za hodolce. Ten oto zbierak hologramowej marchewki również doczekał się zmiany. W opisie tego zbieraka jest teraz napisane, że prowadzonego w 6 sezonie, więc pewnie pojawi się na święta wielkanocne. Plika gry pojawił się jeszcze wcześniej, bo 2 lata temu, w 8 sezonie rozdziału 1. A gracze z PlayStation Plusem mogą już odebrać nowy pakiet. To na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!